to słuchaj teraz, bo to jest właśnie słowo prawdy, to, które wam głosimy. To jest słowo ratunku dla twojego życia, bo Bóg dał Jezusa Chrystusa, aby dzisiaj w Niego uwierzył. I ziarnem wiary, które Bóg ci złożył w twoim wnętrzu, uwierzył, że Jezus Chrystus jest twoim Panem, że On zapłacił za twoje grzechy i wstał z martwych. I ty dzisiaj możesz przyjąć Jego zbawienie i możesz żyć wiecznie z Bogiem. Ja kilka lat do tyłu byłem nieszczęśliwym człowiekiem. Ożeniłem się z kobietą, miałem nieszczęśliwe małżeństwo. Myślałem, że jak będzie dziecko, to będzie lepiej, że się wszystko naprawi. Urodziła nam się chora córka. Zacząłem szukać rozwiązania, ponieważ szpitale i lekarze nie dali żadnej szansy na to, żeby mogła zostać uzdrowiona. Zacząłem wertować Biblię. Zacząłem czytać o Jezusie. Przeczytałem, że Jezus zapłacił za wszystkie moje grzechy, wziął wszystkie choroby na krzyż, aby mogła zostać uzdrowiona. I ty dzisiaj możesz zostać już również uzdrowiony z choroby, którą lekarz powiedział, że masz. Albo masz COVID-a, czy nowotwór, czy masz głuchotę bądź ślepotę, możesz zostać uzdrowiony. Bo Jezus uzdrawiał chorych i powiedział, że każdy, kto w Niego wierzy, może robić to samo, co ja, a nawet i większe rzeczy. Więc my uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, modlimy się o wskrzeszenia. I to jest właśnie prawdziwe chrześcijaństwo. Chrześcijaństwem nie jest chodzenie do kościoła, siedzenie w ławie, dawanie na tacę i wierzenie w kłamstwa. Chrześcijaństwo to zaczyna się od nowego narodzenia. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że ten, kto się nie narodzi na nowo, nie wejdzie do Królestwa Bożego. A więc dzisiaj zweryfikuj siebie, zajrzyj w głąb siebie i powiedz do Boga: Boże, czy ja jestem zbawiony? Ja chcę Cię poznać, ja chcę Cię poznać, bo Jezus jest prawdą, drogą i życiem. I możesz dzisiaj przyjąć Go do swojego serca, to jest łatwe, Ewangelia jest prosta. Ewangelia to nie jest sakrament, Ewangelia to nie są wyuczone pacierze, to nie jest wiara, wiara w Boga, to jest wiara w to, co powiedział. I to może się stać w twoim życiu prawdziwe. I to może być realne. Ten Bóg może być realny w twoim życiu. Tak jak w moim życiu. Możesz wyjść z lęków, możesz wyjść z patologii. Możesz zostać uzdrowiony, bo ten Bóg jest Bogiem mocy. Bo jest dobry i chce dla ciebie dobrze. Słowo Boże mówi, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A więc zweryfikuj się swoje serce. Zawołaj dzisiaj wieczorem do Jezusa, powiedz: Jezus, jeśli rusza Cię to, co mówię, a nie chcesz podejść do nas, bo się wstydzisz, to powiedz do tego Jezusa dzisiaj: Jezus, ja Cię nie znam, ale ja chcę Cię poznać. Ja wierzę w to, że zapłaciłeś za moje grzechy, ja wierzę w to, że wstałeś z martwych. Ja chcę, żebyś był moim Panem i Zbawicielem. Zawołaj ze szczerego serca do Niego, a On przyjdzie do Ciebie. W Jego wszystkie obietnice są na tak i amen. A więc wybierz dzisiaj życie, bo Jezus jest życiem i On jest jedynym dawcą życia dla ciebie, bo nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem. Jest nim tylko Jezus Chrystus, który przelał swoją krew za ciebie. Tak właśnie za ciebie. Amen.